Witam z Wichu 1993, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina III. Tak więc skończyliśmy na patelni dla babuni i teraz bym chciał iść do tego myśliwego, żeby się zapytać o to, gdzie znalazł te ciała. Mam nadzieję, że dzisiaj już pokonamy tego gryfa. O Jezu, konik. Dobra. Straż. Dobra, straż. Dobrze, że chociaż nie chcą mnie lać. O, słyszeliście to? Dobra, lecimy. Czas nagli. Cześć, dzieciaku, uważaj z tym łukiem, bo przebijesz kogoś. Zastrzelisz. To jest tutaj. Jak na myśliwego przystało. Oczywiście skóry i tak dalej. Zapukamy jestem do... Kto? Czyli... Hallo? Nie poszedł polować. No, pewnie poszedł polować i ja muszę go znaleźć. O, proszę. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Mysław. Idziemy po Mysława. Mysław prowadzimy tutaj. Tu. Dobrze, gdzieś on powinien tu być. O, jest Mysław. Proszę bardzo. Cześć, Mysław. Ty jesteś Mysław? Wilczki. Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Dzikie psy? Tak. A one od wilków groźniejsze. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś niedźwiedziarczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. No. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. A dzikie psy to nie są żelazne miecze, starsze. Przecież to są zwierzęta, a nie bestie. Nie, no to... ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. No dobra. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy i strasznie cięte na ludzi. Za późno, znów kogoś dopadły. Ale ich dużo jest. Kurde. Na Z się zaznaczało te cele. Dobra. Wszystkie? Wszystkie. Pozbierajmy rzeczy. Zawsze rzeczy się przydadzą do alchemii czy czegokolwiek. No, zawsze żarcie może być. Chociaż już nie muszę regenerować sobie tym żarciem. Szkoda, że kogoś dopadły. Oj, no, szczerze, że mnie to martwi. Kto to jest? Co to jest? Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. On jest... Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Przykro mi. Stare czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem niedźwiedziarczyków. Chodź. No, prowadź.
Wiesz coś o tym gryfie? Niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Dawaj, prowadź, prowadź, za to prowadź. Ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić, także nawet gryf nie zoczy. Fajne są detale tych mieczy, widzicie? Jak się fajnie, kurde, naprawdę lubię się patrzeć na te ostrze. Jest to takie dokładne. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba ta gra. W ogóle grafika tej gry mi się bardzo podoba. O, jest to miejsce. To tu. Jeden leżał tam, pod pinkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. Królik! Dobra, zbadajmy te rzeczy. Wszyscy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Tam są wilki. Dosyć blisko są. Nie powinny mi przeszkadzać, więc... Ziemia aż ciemna od zakrzepłej kryi. Coś tu musimy znaleźć. Tylko co... Biwak? No biwak, jak widać. Drzewa połamane, to naprawdę ta bestia musi mieć sporo siły. Patrzę, czy tylko te wilki nie są zagrożeniem. One są dosyć blisko. Nie powinny mi nic zrobić, dobra. Coś tu szukamy, ale ja nie wiem za bardzo czego. A, się znajdzie. Obejdziemy to miejsce dookoła. O, jest tutaj. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Tu jest połamany, pęknięty mostek. A na dole mamy jakieś rzeczy. Dużo kasy. Dla mnie 28 jest dużo. Nie wiem, jak to tam wygląda później. Chodź, dobra. Czy coś jeszcze tu znajdę? Muszę przeskoczyć chyba nasz kochany mostek. Dobra. Przejdziemy za śladami. Zobaczmy. Tutaj wejdziemy do góry. No wchodź. Idziemy. Tu. I jeszcze, o, trochę kwiatka. Tutaj? Nie. Gdzieś chyba na górze. O, jest tam. O. Nie wiem za bardzo, jak te ule zbierać, ale... Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Kości, krowie, psie, ludzkie. Resztki z kilku miesięcy. Ty macie gryfa, patrzcie. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Dlatego tamten gryf atakuje? Bo... Nie. Obejrzyj rany. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski.
Aha, czyli już wiadomo... Czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny? Właśnie czemu atakuje? Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Robiłem, co mogłem. Pora wrócić do Vesemira. Przygotowanie do walki. Nigdy nie lekceważ przeciwnika. To jedna z głównych zasad... Warto się na nie... Bla, bla, bla. Aha. Kowale tworzą potężne pancerze. Ty spodziewasz się, ten możesz wpierw wykonać zadanie poboczne, aby zrobić jeszcze. Okej. Okay. Rozumiem. No tam słyszę coś. Słyszycie? Tam coś jest. Jest nawet znak zapytania. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Ale żadnych przeciwników tu nie ma. Super. Super. Znak Queen. Znowu. No dobra. Więc naradź się z Vesemirem. Dobra, naradzimy się z Vesemirem. On jest... Oj, daleko. Tu jest też gniazdo. Oreny. Oreny. Jakoś zbadać mogę. Spalone. No. A mógł zrobić tylko człowiek. No ba. No i człowiek sprowokował Gryfa, żeby ten zrobił z nimi porządek. Nic dziwnego. No ale cóż, nic się na to nie poradzi, że ludzka głupota nie zna granic. Czas się wrócić do Vesemira. Chyba jestem przygotowany do walki. Tak myślę, chociaż nie mam mikstur wszystkich. Nie wiem za bardzo, która by się mikstura przydała. Mam żarcie, mam to... Zobaczymy. Wiem. Może lepsza regeneracja by się przydała, może mogę zawsze to sobie wziąć. O, zobaczmy. Nie, nie mogę tego, ale to mogę ulepszyć. Sugestie. Mam jeden punkt dostępny. Weźmy sobie, zwiększmy tutaj to. Na pewno będzie przydatne. Chociaż zostawię sobie, wiecie. Ale wolę sobie zostawić. Jak będzie bardzo coś, nie wiem, ważnego, żeby coś mieć, no to zawsze mogę wtedy ulepszyć. Od razu, a teraz musimy przejść się kawałek. Cześć, panie zielarz. Zbieramy kwiatuszki. Dobra, pójdziemy do potnerza. Może zobaczymy, coś ciekawego będzie. Zawsze by było dobrze coś mieć. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Co my tu mamy? Tworzenie przedmiotów. Po lewej stronie... Okej. A, to jest dobra. Rozumiem. Na środku znajdę komponenty, które... Aha, okej. Ale nic darmo, by wykonać przedmiot. Dobra. Dobra. O! Można rozmontowywać przedmioty. Super. No to mamy tutaj takie rzeczy. Przy okazji widzimy, co jest lepsze, ile pancerza jest lepiej, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie to ja się nie boję ludzi. Bardziej się boję potworów i obrażeń od żywiołów, więc wolałbym mieć zbroje, które mają właśnie te rzeczy. Możemy rupieć. Za to dostaniemy wzmocnione drewno. Jak to rozwalimy? Nie. Schemat dratwa. Co tu mam jeszcze? Schematy. Nic poza tym.
Ogólnie to ta zbroja jest bardzo fajna. Ma nasze odporności, które bym chciał, ale nie mamy tego. Ale to mamy, to jest ulepszona. Jakby ten. Ulepszona zbroja aktualna. Drut potrzebujemy razy 2. Wyprawiona skóra razy 1 i skórzana łata razy 2. Może kupię to. Drut to jest sznurek. Drut razy 2 nie jest drogi. To możemy sobie kupić dwa razy drut. Co tam jeszcze było? Skórzana łata chyba razy 2. Też nie jest takie drogie, więc kupię. Oraz... Co to było? Wyprawiona skóra razy 1. Masz wyprawioną skórę? Masz. Jedną poproszę. I możemy sobie zrobić lepszą zbroję. Dobra, wykonaj przedmiot. Super. Super. Jestem bardzo zadowolony. Naprawić nie chcemy. Ulepszenie. Rozbierz na części. Coś bym mógł w tym może zmontować. Niepotrzebnie. Aha. Okej. Okay. Aha, i to kosztuje. Aby. Dobra. To co bym tu chciał? Pamiętnik. Kartkę papieru. Zbroję. Na skórzaną łatę. O, proszę. Znaczy, no. Trochę to kosztuje. Ale na pewno się przyda. Mamy futro. Coś tu mamy, fajkę na kawałek drewna. Jak będę czegoś potrzebował, to wtedy będę się tym bawił. Aktualnie nie muszę. Miecze dobrze jest rozwalać. Te na pewno będzie dobrze rozwalić. O, spodnie mam. Nawet nie wiedziałem o tym. Dobra. Wszystko na razie. Bywaj. No. Zobaczmy jeszcze raz rzeczy. Mamy tu spodnie, które dają pancerz plus 1. Mamy spodnie. No, nie ma obrażenia na żywioły, ale ogólnie spodnie są lepsze. No i mamy tą już wzmocnioną skórzaną kurtkę. Dobra. Kuszy nie mamy. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o to. Jestem bardziej gotowy. Zadania jakieś nowe są? Nie ma żadnych. Bogi wysoko, cesarz daleko. Gospodarze to pole po drugiej stronie rzeki, to czyje? Tam pod lasem? Bojana z Klimku. Dobry z niego chłop, panie Wiedźmin, gdyby tylko nie... Tak, a ten Bojan będzie szedł jakoś niedługo plonów doglądać? A po co? Dożliwie jeszcze daleko. Wiecie co? Tak się zastanawiałem, że wolę chyba te obrażenia od żywiołów, odporność. Bo jednak to jest ten jeden, tylko wiecie. Zawsze to jest lepsze, według mnie. Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Zebrałem informacje. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy.
No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Dobra, więc ja na razie nie będę brał tego zlecenia, że nie będziemy ubić, ponieważ chcę najpierw zapisać grę i teraz pójść. Zająłem się tym zleceniem na Gryfa. No i? Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. No. To teraz, jako że zachodzi słońce, ja nie chcę latać po ciemku, dlatego pójdziemy medytować. Służę eliksy grom. Grom. Alchemia. To ja wiem. Grom zwiększa siłę ataku, to się na pewno przyda. Wykonaj przedmiot. Dobra. Page up. Weź nowy. Aha. Na jedno z pól eliksiry. Od teraz możesz używać w trakcie gry. Aha. Okej. Dobra. To teraz ja chcę medytować do kochanego rana. 9 może być. No. No nie, znowu się skraszowała gra. Super. No i dlatego jest dobrze właśnie zapisywać bardzo często grę, bo nie ma wtedy problemu. Patrzcie, mi broda rośnie, o kurde. Dobra, więc na czym to skończyliśmy? Mamy... wszystko, tak. Idziemy. Idziemy na walkę z Gryfem. Jest to dosyć blisko. Bo jest to aż tutaj. Rzeczka, złote kłosy. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak? Gotowy? No, gotowy. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Weźmiemy sobie od razu miksturę. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar. Czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Jaka przynęta. Kusza dostałem, yeah. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Wiedźmin z kuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania. Mamy Gryfa do ubicia. Bierzemy niektóre i czas go ściupać. Ajajaj. Szybkie menu. Zobaczmy, jak się używa kuszy.
Dobra, kółko myszki, aby się... Ale dostał! Super. Grom się kończy. Teraz będziemy kolejną dawać miksturę. Wo. Queen! Boże, Queen. Au! Queen mnie ratuje, ale ja chyba zaraz umrę. Lecz się. Dobra. Kusza. Gromu muszę użyć. Zdecydowanie. Wow. Broń mi się psuje. Kurde, niedobrze. Niedobrze. Lecz się. I ciao! Cholera, broń mam zniszczoną. Niedobrze. Rzuć znak. Użyj fikstury. Przygotuj się do strzału. I wal! Czy on w ogóle chce pomóc mi? Queen! Au! To Queen mnie naprawdę ratuje. Nie! Spieprzaj! Au! Żryj! Żarcie. Kusza. Kusza. Nie trafiłem. Fuck. Queen! I atakujemy. O, wracamy. Kusza. Nie daj mu uciec! Kurde, nie trafię w niego. Ucieka. Konik, gdzie jesteś? Tutaj, szybko, dawaj tutaj na konia. Okej. Szkoda, że mam zniszczoną broń. To jest naprawdę bardzo niefajne. No ale cóż, nic nie poradzę. O. Nigdzie nie idziemy. Nie trafiłem. O. A, wszystko podskoczyłem. Konik! Quen! Quen! Nie mam. A! Quen! Dawaj! Shit! Quen! I atakujemy! Dostro, bijemy! Już prawie padł! O, ja też! Jestem ogłuszony! Ucieka znowu. Nie ucieka. Dajemy go. Nie trafiłem. O Jezu, ale to było bliskie. Nie! Prawie padł! Jeszcze trochę! Cholera. Queen. Dobra. I co, paskudo? Bierzemy go. Padł. Było trudno. Ale jakimś cudem się udało.
Mhm. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Hmm. No dobra, bierzemy łeb gryfa. Jak się bierze? Ciało. Muszę sobie miecz naprawić, zawsze muszę o tym pamiętać. To, o, jest. Trofeum z gryfa, to jest wszystko. Super. Mamy trofeum? Mamy na koniu. Znalazłeś składnik mutagenny. Użyj go do wzmocnienia umiejętności lub do stworzenia specjalnego wywaru mutagennego. Weź do... Aha, dobra. Głowy nie ma. Głowy nie ma. No i dobrze. Sprawdźmy te mutageny. Postacie... Mutacja postać. Mutageny możesz umieścić... Aha... Zobaczmy, co my tu mamy. Mutagen z gryfa. Żywotność plus 50. Mogę to przenosić tu. Super. Aha, większa premia. Aha. Zwiększa premię o 100. No to żywotność 150 mam, a mam dwie premie. Wow. Nie. Wydawało mi się. Muszę mieć zielone, czyli te, żeby mieć więcej żywotności. Rozumiem. Fajnie, fajnie, wszystko fajnie. Dobra. Tak więc to by było na ten odcinek tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia. Na razie. Hej!